siemanko, witamy was z trasy. Przywitaj się ładnie. Hello. Po polsku byś się przywitał, a nie. Gdzie ty jedziesz? No właśnie, nie jedziesz do Niemiec jednak, no. Nie stać nas na Berlin. Ale blisko, jest blisko. Miało być do Berlina. Jakbyś był w Niemczech. Nie no, blisko będziemy, bo jedziemy do Szczecina. Miało być do Berlina, ale jedziemy do Szczecina. Najpierw do Stargardu, zaliczymy Stargard, sobie obejdziemy go. On tak, on jest murami otoczony, czy? On tak, nie wiem, on tak wygląda na mapie, jakby był cały czymś otoczony. Ja nie wiem, nie patrzyłam, nie zagłębiałam się, ale obejdziemy sobie Stargard i w ten sam dzień, jeszcze dzisiaj, dzisiaj co mamy? Piątek. Wzięliśmy sobie piątek już wolny i dzisiaj w piątek ruszamy potem do Szczecina. Już mamy pierwszy nocleg w Szczecinie. Nie wiedziałam, że w Szczecinie jest tak bardzo dużo do zwiedzenia. Nie miałam zielonego pojęcia, a jest bardzo dużo. Patryk zawsze jest na wszystkich wyjazdach taką osobą od sprawdzenia tego, gdzie można pojechać, co można porobić, więc on to wszystko, mam nadzieję, że ładnie rozpisał. Potwierdzasz? Potwierdzam, oczywiście ja mam konkretny plan na każdy dzień. No właśnie. No problem jest taki, że ma być brzydka pogoda. Na to też mam plan. Ma być brzydka pogoda i to mi się nie podoba, nie ukrywam. No ale teraz na przykład jak jedziemy, to zobaczcie, że jest ładnie. No dzisiaj jest tak około 13 stopni, potem ma już być trochę lepiej faktycznie, ale ma na przykład jutro padać. Zobaczymy co będzie. Dużo jest w ogóle podziemi w Szczecinie do zwiedzania. Podoba mi się, już kiedyś robiliśmy sobie w Kahucie na streamie, taka fajna filharmonia była, wygląda jak z papieru jakiś domek zrobiony, śmieszny. No dużo miejsc fajnych, zamków, bulwarów i tak dalej, i tak dalej. Z innych takich atrakcji, których ja nigdy w życiu nie zrobiłam, które są w okolicy i jest ich kilka. Jest kilka, słuchajcie, farm alpak. Pójdziemy sobie na taką farmę alpak, tylko jeszcze nie wiemy, czy pójdziemy jutro na taki spacer z alpakami, czy pójdziemy w niedzielę, wtedy jest jeszcze ognisko, ale wtedy nie ma spaceru, już tylko można karmić alpaki. Tylko właśnie nie wiemy, bo jutro ma padać. No w każdym razie plan jest. Ja mam zamiar trochę ponagrywać tutaj właśnie, powrzucać na storki, no ale tutaj wy to oglądacie teraz na YouTubie. Także się cieszę, że trochę coś tam udokumentuję, bo nie mam tak okazji dużo vlogów nagrywać. Wiecie, jak to jest praca zdalna i streamowanie, więc tak dużo nie jeżdżę, nie podróżuję, także fajnie. Przyjemnego oglądania, pozdrawiamy. Jest tutaj taki duży plac zabaw i są kibelki za darmo. Musiałam nagrać papier na łańcuch XD. Przyszliśmy sobie tutaj odpocząć. Jest taki ładny pomost. O, witam panią. Coś trzeba zjeść. Coś trzeba zjeść, tak. Bo właśnie tutaj nic nie ma obok, więc musimy gdzieś pójść, ale nie wiemy, czy może nie przyjdziemy tutaj sobie usiąść, nie? Bo zobaczcie, jak ładnie. I świeci słońce, mimo że, nie wiem, mogę sprawdzić, mimo że jest jakieś 13 stopni, to jak tak właśnie nie wieje i się tak usiądzie na słońcu, to jest mega ciepło, więc ja co chwilę tak kurtkę ściągam i zakładam, bo jak znowu wyjdziemy tak poza miasto bardziej i te mury wokół oglądamy, no to wieje strasznie, nie? Jest wtedy zimno. A tak to cieszmy się, bo jutro ma padać. Oby nie. Moi drodzy, powiemy tak, Stargard. Dzieje się. Very slow life. Powiem, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest piątek i zaczyna się majówka tak w zasadzie jutro. I może ludzie ją po prostu już zaczęli dzisiaj i dlatego tu nikogo nie ma, ale... miejsce zbrodni. Ale tu możemy was tutaj zobaczyć z tej strony, bo tu trochę mury widać. Ładnie, wszędzie jest zielono strasznie, bardzo dużo tutaj mają zieleni. To jest mega na plus, no i dużo murów, kilka baszt, zameczki, kościoły. Fajnie, to fajnie. Naprawdę fajnie sobie tu pochodzić, można spędzić czas. Ale jeżeli chodzi o tempo życia, to... Aż mi woda spadła z wrażenia. Aż z wrażenia woda spadła. To bardzo wolne życie tu się toczy i takie powiedzieliśmy z Patrykiem, że takie
lekkie uczucie miasta widmo. Że niby wiecie, na drodze jeżdżą auta, nie? Ale jak tak idziecie gdziekolwiek, to tak mało ludzi jest strasznie. Tu w ogóle żadnych knajp w zasadzie nie ma. Poszliśmy sobie tak naokoło, żeby znaleźć, był tutaj browar Stargard. Wygląda bardzo fajnie, ale tam było tylko golonka, stek, burger i nic z takich rzeczy nie mieliśmy ochoty teraz jeść. Trochę było ciężkie dla nas, więc stwierdziliśmy, że już zmykamy stąd. Już sobie obejrzeliśmy tutaj wszystko naokoło i sobie coś zjemy w Szczecinie. Dlatego ruszamy do auta. Do Szczecina co mamy? Z pół godziny? No, nawet z pół nie. Godziny. No i sobie coś zjemy w Szczecinie najpierw, a potem jeszcze sobie dzisiaj może coś, zanim się ściemni, zdążymy zobaczyć. No a tak wiecie, już zwiedzanie takie fest Szczecina zaczniemy na pewno jutro. Zobaczcie, to jest jakiś amfiteatr. No ja wam mówię, że tu się nic nie dzieje, zobaczcie jakie dymy. Tam jest jakiś podium. Tu w ogóle będą chyba jakieś zawody, bo ten stędzik co tu jest, jak byliśmy tam z drugiej strony, to było napisane przykładowo, nie, to był ten... Któryś tam z boku było napisane woda i tutaj z tej strony też jest. Nie wiem, czy to będą biec, czy co. Bo zobaczcie, podium jest, jakieś zawody będą może majówkowe, nie wiem. Patryk już zmyka, nie chce mu się patrzeć. Idzie beze mnie. A widzicie, jak tu zielono ładnie. Naprawdę jest tu gdzie chodzić. Tam jest taki gigantyczny plac zabaw. Tam. I tam jest rolka, chciałam iść, ale tam ciągle bachory jakieś siedzą. Nie bachory, ci przeszkadzają. No kurde, po co te dzieci są na tych placach zabaw? I tam był ten magiczny kibel z tym... papierem na łańcuchu. O, widzicie? Tu też woda. Widzicie? Tak sobie idziecie. Tu jakaś baszta, nie? Tu jakieś mury. No nie fajnie. Taki tutaj jakby ktoś sobie chciał tak odpocząć po prostu i nic nie robić, to jak najbardziej. Ale żeby tu więcej spędzać czasu niż kilka godzin przejazdem, to nie, no, nie? Bardzo, no, nie. Nie, nie bardzo. Tutaj fajnie był kodzik do wpisania. Dostaliśmy. Taki pokoik mamy. To są w ogóle obrazy z Ikei. Nie wiem, czy kojarzycie, widziałam już je kiedyś. Takie buzio, telewizor, kibelek. To już nagrywam, jak wyjeżdżamy z pokoju. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jak widzicie, tu jest nasz pokój, tam jest aneks, tu jest kibelek, nie? I tutaj, jak się leży na łóżku, widzicie, to widać taką dużą szafę. Nie? Tam są potem dalej drzwi. I wyobraźcie sobie, że jak sobie tutaj leżałam, to wbija pani, słyszę wpisywany kod i wchodzi sobie pani. I ja tak mówię, halo? No i ona mówi mi, że ona tutaj przyszła po rzeczy, bo sprząta. Mówię, no ale jak to pani bez pukania wchodzi, a jakbym, nie wiem, była naga czy co, no jak, no pracuje pani w takim miejscu uwagi, nie, że wchodzi pani do pokoju kogoś, kto tu wynajmuje. No i ta pani powiedziała, że ona już tu 6 razy była, nigdy nikogo nie było. Kuźwa, to faktycznie cię usprawiedliwa, kobieto, nie? I zobaczcie, sprawa wygląda tak, że tu jest szafa, widzicie, zamek, w której trzymają rzeczy do sprzątania i ta pani zostawiła nasze drzwi otwarte i sobie ciągle wchodziła do tego pokoju i zabierała sobie rzeczy do sprzątania, przynosiła prześcieradła, a ja tutaj leżę po kąpieli, miałam na sobie tylko sweter i wchodzę w nią dyskusję, że jak tak może być, nie? Ja to już opowiadałam szczegółowo na streamie, ale słuchajcie, no to jest po prostu jakiś hit, nie? Takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. To jest hotel za 800 zł za 3 noce w Szczecinie, to nie jest jakieś nie wiadomo jak budżetowe miejsce, bo miejsca z wyższą oceną są w lepszych cenach, z wyższą oceną są w lepszych cenach niż to. Trochę moja wina, że tutaj jesteśmy, a to ze względu na to, że ja myślałam, że, że to miejsce ma ocenę 9,3, okazało się, że 9,3 to ma ocenę za lokalizację, a za resztę ma ocenę 6. I sumarycznie ma ocenę 6. Wszyscy narzekają, że jest zimno, nam było lodowato i słuchajcie, po tej całej akcji z tą panią, ja zadzwoniłam do właścicielki, powiedziała, że pani została pouczona, co nie zmieniało faktu, że ona zostawiła sobie otwarte, czyli ciągle sobie tu wchodziła, nie? To napisałam jeszcze SMS-a do właścicielki, czy mogłaby nam zostawić w pokoju koce, bo jest bardzo zimno tutaj. To ona mi na to odpisała, że jeżeli państwu nie odpowiada nasz budżetowy, nadszebudżetowy pokój, to możemy zwrócić za następne 2 noce, proszę dać znać do 13. Mówię, kuźwa, takie coś się stało. My zamarzamy, a ty, kubito, zamiast stanąć na wysokości zadania, to nas wywalasz z pokoju. No bo sorry, ale jeżeli nie odpowiada budżetowy, po pierwsze nie jest budżetowy, a nawet jakby był, czy to usprawiedliwia fakt, że tu jest 18 stopni, jest lodowato i że wchodzi nam ktoś bezpardonowo, bez pukania i jeszcze tłumaczy się tym, że ona tu była 6 razy i że nigdy nikogo nie było.
żadnego przepraszam, nic. Ja w pewnym momencie po prostu sama te drzwi zamknęłam. No bo jak może tak być, że ja sobie leżę w łóżku, jestem w pokoju, a do mojego pokoju ona zostawia drzwi otwarte i sobie wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, popłynę, przynosi prześcieradła, znowu wychodzi, znowu wchodzi. No, takim czymś powinni ostrzegać i powiedzieć, że ogólnie może jest taka sytuacja, żebyś był przygotowany ewentualnie, albo powinni przychodzić dużo późniejszych godzinach, czy coś takiego, no nie wiem. W każdym bądź razie bardzo nieprzyjemna sytuacja. My na pewno, nie omieszkam tego opisać w ocenach, bo właśnie teraz z tego miejsca wychodzimy. Mamy jeszcze jedną noc w innym, w hotelu, już faktycznie w hotelu, który ma cenę taką samą jak to, za noc. W Moxy Hotel będziemy, który jest obok tutaj. No i bo chcemy jednak jeden noc zostać dłużej. Jesteśmy w Corona Cafe, proszę bez kojarzy. Przyszliśmy na śniadanko, nie braliśmy w tym hostelu, hotelu śniadanka, bo to te kontynentalne śniadanie, to wam powiem, że cenowo się nie, w ogóle nie opłaca. Byśmy tak naprawdę cenowo ile wypadają one? 20-30 zł na osobę, nie? 25 na mniej. Jak bierzesz booking, no to mamy tutaj śniadanie za tyle, nie? 60 zł zapłaciłem za to razem. Patryk w ogóle wziął taką kawę, co się nazywa kuloodporna. Nie wiem, czy znacie. Ona jest właśnie z mlekiem kokosowym i masłem klarowanym, nie? I niby ona dłużej trzyma i daje kopa mega energetycznego. Patryk będzie próbował tą kuloodporną kawę. Zobaczmy, jaka będzie jego reakcja na to. Ale weź się tak łyknij, tak porządnie. Tak, żeby doleciało, dotarło, tak? I jeszcze raz, tak do trzech. I co, czujesz tłuszcz. Czujesz tłuszcz, tak? No, jest tłusta. Ale ona nie ma w ogóle mleka, nie? Nie, jest tłusta, no. A ja kopię mocno? No, czuć jakby była taka, no. Taka, że będziesz tyłem naprzód chodził? Tak, no mam nadzieję, że będę tyłem. Dzisiaj jest dłuższy, czy teraz? No dobra, czyli ogólnie byś polecał taką na kopę energetycznego? Tak. Tak, no fajna w ogóle, polecam w ogóle. Ale smaczna, czy taka bardziej... Ona nie jest jak taka kawa... Jak no nie jest po to, żeby ze smakiem wypić, tak? Nie jest taka w takiej formie, takiej deserowej, żeby sobie jak wypić moja taką na kawkę, przykład. Tak. Jest bardziej taka na zasadzie, że jak ktoś chce próbować nowych rzeczy, to polecam, bo to jest kurde, no czuć kokos, czuć masło. Nie wiem, nie szukałabym ani jednego, ani drugiego w kawie, ale... No właśnie, i jeżeli czegoś nie szukasz, ale zobaczymy, jak będzie potem, jak ją wypijesz, czy faktycznie będziesz czuł, że jakoś więcej ci da energii niż taka zwykła kawa zazwyczaj. Już jest w ogóle godzina 11.40, ale z pewnych prywatnych powodów, Patryka zawodowych powiedzmy, dopiero mogliśmy przyjść na śniadanie. I jedziemy potem na alpaki, także kolejny kadr prawdopodobnie będzie z farmy alpak. Co tu się dzieje? Co to za sekret ci powiem?